Frizz stalkuje baby. Co jest kurwa? Co jest kurwa? Czemu Frizz stalkuje baby? Tak, nic nie chcę walić. No chłop śledzi baby, nie? Mega creep. Aby się dobrze przygotować, żeby Werka nas nie poznała, musimy trochę zmienić nasz wygląd. Jezus, dlaczego ja to robię? On jest zgnięty, kurwa, że on takie rzeczy robi. W życiu bym tego dla filmiku nie zrobił, nie? Znowu. W trakcie naszej transformacji opowiem wam o największym. Chociaż w sumie kurwa, tą fryzurę, jemu to odrośnie kurwa szybko, ale jak ja bym miał dredy kurwa ściąć, to mi się chyba... Nie wiem, stary, co on zrobił. Nie powiem, bo bym bana dostał. W pierwszym konkursie w historii tego kanału. Ale kurwa, jajogłowy. O kurwa, Kostek też? Ty byś sobie zrobił perukę łysą i byś wyglądał jak Megamind? Kurwa, miał łeb wielki, stary, jakbym musiał założyć perukę na te dredy, stary, tak. Że musiałbym taką łysą banie założyć na te kurwa dredy, miał taką kurwa wielką głowę. Kosmita, kurwa, ten kosmita, stary, co w matura to bzdura, szpaku odbiera od niego ten. Walizkę. Tak bym kurwa wyglądał, nie? O kurde, nie może Werka nas poznać. Kai Senat? Ja nie widziałem u Kai Senata, pokaż. Kai Senat Bold. O kurwa, jaki baniak. Who is this, kurwa? Ale kurwa łepetyna, ty. Bez skidu, tak samo bym wyglądał, bo on też ma dredy. I on pod te dredy kurwa musiał dać tą perukę jebaną. Identycznie bym wyglądał, pewnie jeszcze gorzej. Dla każdego, kto weźmie udział, zabiorę 50 osób na wspólny wypad do Energylandii. Zrobię prywatny... Ej, szczerze, chciałbym zrobić IRL z Energylandii, ale wiem, że kurwa byście narzekali, bo ja bym nie poszedł na żaden rollercoaster, nie? Więc nie mam na chuj tam jechać, tak szczerze. Nie wszedłbym, kurwa, nienawidzę stary rollercoasterów żadnych, nie? To poza tam jechać? No kurwa na jakieś lightowe bardziej, nie? Ja bym kurwa nie wsiadł, ja nienawidzę takich rzeczy. Ja mam stary lęk wysokości, kurwa. Od czasu jak oglądałem ten filmik, co gościu, kurwa, co dziecko było na górze i spadło na dół i się, kurwa, wyjechało z tego i umarło, to od tamtego czasu, kurwa, nie siądę nigdy na czegoś takiego. Ej, człowieku! Kurwa, ale wysokość! Stary, my nie zdążymy dolecieć. No nie ma opcji. Ale wiesz, ty byś akurat poczuł, czy akurat jesteś dobrze zapięty? Wie, stary. Nie wiem, jak to jest, jak ktoś cię zapina. Myślę, że nasz samolot się opóźnił, jak ty wiesz, to spoko, nie? Całe lotnisko we Frankfurcie ma strajk, straciliśmy więc nasze bagaże i bylibyśmy na Bali za 4 dni. Vera do mnie napisała, że chce pogadać, no więc nie mogę mówić, bo w Polsce jest teraz 19, tak? Nie, no kochani, ogólnie... A u nas śnieg. U nas śnieg dzisiaj. Widziałam. Ona tak, włącz FaceTime'a! Włącz FaceTime! Buziaczki dla ciebie, słonko, kocham cię bardzo. Więc słuchajcie, Simon, dzisiaj tak. Kto to jest? Zaczynamy śledzenie już takie naprawdę. Mamy 10 zadań, pierwsze. Ale Kostek wygląda nawet nieźle, tak szczerze. Wygląda jak jakiś taki model, kurwa. Całkiem nieźle, kurwa, wygląda w sumie. Nie wygląda jakoś źle. Ale Frizz wygląda strasznie. Hardcore, przybić piątkę z Werą. Zostańcie go jeszcze do końca, mam na to pomysł. Mam jednego asa w rękawie. Przybić piątkę z dzieckiem, Frizz, co ty gadasz? Którego trzymam, gdyby było on naprawdę tak, ciężko z zadań. Taki creep, kurwa, podchodzi tak w brzuch leciutko, tak. Wy też czekajcie do końca, bo kurwa creep. Będziecie ciężkim szok. Ale chwila, cofnijmy się do naszego lotu. Nie, no, se żartuję, tu, gubiąc bagaż straciliśmy. No tak pacnąć, tylko tak o! Kurwa, nie chodzi mi o nic takiego dziwnego, ludzie, już spokojnie, kurwa, to żart tylko. Dobra, chwila prawdy. Czego nie mamy? Drona nie mamy. Więc ogarnąłem nam drona na miejscu. Ukropek, dobry dron. Dobry? Dobry dron. Okay guys, thank you very much. No problem. So, keep in touch and thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Zarąbiście, mamy drona. Jaką wygląda, jakby był kurwa Yellow Papers. Nie możesz się uśmiechać, bo wtedy wyglądasz jak ty. Musimy gadać. Ej, kurwa, on wygląda, jakby był jakimś przemytnikiem pierdolonym. Po angielsku teraz. They should be here in like 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Jakiś kurwa przemytnik ty. Ale się stresuje. Dealer? No. Co? Co? No. Ale to musi... Ale to jest kurwa dziwne! Ale to jest mega dziwne, stary! Wyrobiła pół metra obok mnie, ona to stała, Boże, jak się stresuje. Ja się obstrałem, strasznie się boję. Ale słuchajcie, mamy zamieszczone pierwsze zdanie, czyli być 2 metry od Wery. Ej, dobra, Oliwier. A wy byście zauważyli? Chłop ma kurwa okrytą kamerę tutaj? Ja pierdolę, dobra, to jest pojebane. Mam dla ciebie misję jeszcze jedną. Dobra, idę do góry. Idę do góry. No nie wiem, czy bym poznał ich tak szczerze. Nie wiem. Może mój mózg by kancelował to, że to jest na przykład Frizz, bo widzę tatuaże czy coś takiego. Może podświadomie jakby mózg, wiesz, nie kojarzy się coś. Ale już to zostało. Wiesz, widzi tatuaże i wiesz, jakiś losowy gościu siedzi, nie? W ogóle jakby nie rozkminiasz, jakby czy to nawet jest on, bo widzisz tatuaże, więc totalnie anulujesz to w głowie, nie? Stary, jak się nie spodziewasz, to też masz wyjebane, no ta. Bez kitu, nie patrzysz kurwa na ludzi. Excuse me, where's the toilet? Over there. Okay, thank you.
pole. Centralnie obok niego. Zostałem ukrywany. Ej, pierwszy wyglądają, jakby serio byli jacyś k***a, nie wiem. Jeszcze wpadłem na to, że skoro dziewczyny są na balkonie, to możemy spróbować je nagrać. Tylko nie wyglądają w ogóle, k***a. Czemu oni wszyscy są łysi? Taką kamerą, wiecie, z daleka. Patrzcie, gdzie my jesteśmy, ale jaka. Dzięki Blasta za 7 miesięcy. To jest ten kadr. K***a, jak oni się zachowują, człowieku. Jakieś creepy, j***a. O, jest. To wygląda jak z jakiegoś filmu, człowieku, jakby jakąś, nie wiem, bombę mieli podłożyć czy coś. A bez kitu, Kostek ma najłatwiej, bo przecież ona go aż tak dobrze nie zna, nie? Dobra, nice, mamy to. Panowie, okej, okay, słuchajcie, ciśniemy na i snajper, k***a. Drugą dostałem informację, że dziewczyny wybierają się później na wodospad, a my już tam będziemy czekać. Raczej zna, no ale, no wiesz, ale no krótko zna, nie, chyba. Zerowa szansa, że one w ogóle jakkolwiek nas zauważyły, ale dla bezpieczeństwa, słuchajcie, przebieramy się, naprawdę, bo... Jeśli... Bez kitu, cześć, idziesz przez ulicę i widzisz gościa, co z k***a z taką lunetą robi Lasce zdjęcia. Ja pierdolę. Uda nam się wykonać wszystkie zadania, to zostajemy... Ja bym się bardziej bał, że im to spali, k***a, jakiś przechodzień, zadzwoni po psy na przykład. Tu jeszcze do końca naszego pobytu i mamy wakacje. Natomiast jak Werka nas odkryje, wracamy od razu do Polski. Jesteśmy przy wodospadach, słuchajcie, założyłem kolczyki też. Taką wygląda, jak ten. Jak się nazywał ten z Top Model, co ten, jak on miał? Ten Pieruk, k***a. Pieruk on się nazywał? Tu jest Michał Pieruk? Michał Pieruk, człowieku. A, Pieruk, Pieruk. Pieruk, kurwa, mnie Pieruk. Michał Pieruk. No i chuj nie. Dobra. Michał Pieruk. Michał Dobra, stop, no pomyłka, no, pomyłka. Ale podobnie, stary, poczekaj. No k***a, patrz to! Czekaj, tylko muszę w okularach, pa. K***a. To jest Michał Pieruk, jego brat. Będziemy mogli z ukrycia skóry nagrywać? A ona nagle myśli, że to on nie podchodzi po fotę? A nie wiem. Ty, ej, czaj, jakby pomyliła, no tak, ty. Versus, ej, Michał Pieruk tu jest. W Tajlandii. Idą dziewczyny. Kierujemy się na dół powoli chyba, co? On jest idealnie w... Karl Dumpling. Karl Dumpling. Dobrze jest. Rozumieniają chyba, czy wejść na tą belkę. Gdzie one idą? Ej, boję się trochę tego zadania, ale dobra, słuchajcie, muszę to zrobić. Lokowanie z Werą w tle. Centralnie się na nas patrzą. Mamy jedno zadanie. A, zeskipowało, że sponsor, k***a. Tego lokalne i zagraniczne przelewy są z naprawdę niskimi opłatami, więc też mu... O k***a, chłop k***a lokowanie robi z... Mamy jedno zadanie, że muszę podrzucić coś w Wersy. To jest idealny moment, bo one stoją i robią foty. Ja mam Instaxa naszego i ja go idę podrzucić jej. Chodź ze mną. Dobra. A ty zostań tu i nagrywaj nas to. Podrzucić. Ty, niech on zrobi taki challenge z prezydentem, stary. Śledzenie prezydenta. Ciekawe, co może pójść źle. Ten, smutni panowie mu wjeżdżają, stary. Ja pierdolę, ej, jak ja bym to zauważył, to bym pomyślał, że on podłoży jakąś bombę, albo k***a wie co, albo stary GPS jakiegoś. Ja, taki przypał może być przez to. A do której wróciłeś? Jaki kolor? Do białej. O k***a. Znalazłem, włożyły to. Mogę się rozglądać teraz. Oj, teraz jest riski, tak, riski. Zauważyły to. To tak, ona, ale ona się zdziwiła ciężko, nie? No rozkminiają, rozkminiają. Dobra, to jest jakiś ten, ona tak, czy jestem w serialu? Czy jestem k***a w serialu? Ja bym się obsrał, tak szczerze. Wiele, ej, to było hardkorowe. Jezu, ale ja tak się bałem. Jak się nazywa panie... ten film? Truman Show. Truman Show starą, tak. K***a. To włożyć głębiej, ale ja to dałem na sam wierzch, jakby pierwsza rzecz, która tam leżała, to było to, nie? Mogła pomyśleć, że ktoś jej... Siostra w Edicie. Czyli kurczę, jednak zrezygnowały, nie idą pod sam wodospad, ciekawe. Dostaliśmy info, że dziewczyny poszły do restauracji, więc też sobie trochę podchillowaliśmy. I nagle... Ona w ciąży, a ten jej nerwy. Nie, no już to jest bez przesady, k***a. Ale myślę, że to jest coś, do czego mogliby się przypierdolić na Twitterze. Nowość. Popatrz, na dzisiaj miałam mega creepy sytuację, jak robiłam... Och, k***a, mega creepy sytuacja, pa. ...sobie zdjęcie z Sylwią nad wodospadem, to wróciłam pod torbę i nagle wystawała z torby, normalnie, ta fotka. Tak leżała jak tak. I to jest mega dziwne,
bo ja ją miałam schowaną tutaj. Co jest grane, ale mówi, że miała ją schowaną. Tak, dobrze. No to... że to ona ją miała. Mamy ta, to git. To jest zadanie 100% się udało, git. Dziewczyny pojechały później do hotelu, więc zrobiliśmy to samo. Więc wyślij fotkę. Rzucamy. Rzucamy fotę z Bali. Kolejne zadanie. Którą my zrobiliśmy. Czemu życie łamaga, bo nie rozumiem, o co chodzi. Coś przegapiłem? Miała taki nick? Serio? Kurwa, nie zauważyłem. A, faktycznie. Kurwa, to ja my... Ach, Boże. Dobra, nieważne. Którą my zrobiliśmy. Nie powiem już nic. Nieważne, oglądamy dalej. Nie powiem, Zuza, ogarnij się. Także na moim story wleciała fota z Bali, którą zrobiliśmy. Kurwa, bo to było na początku, jak były te memy, że wiecie, że śmieszkowaliśmy się ze spermy na streamach. To w kurwa dawno, nie? I miałem tego, nazwaną ją Sperm Queen. Ja pierd***, najlepsze jest to, że ja się skapnąłem kurwa po roku, że miałem Sperm Queen nadal, a ona mnie miała tak ładnie, Michaś, nie? Bo ona też miała mnie tak zjebanie typu kurwa chyba Sperm King, coś takiego, nie pamiętam. I kurwa chyba z parę tygodni temu dopiero zmieniłem, nie? Bo się skapnąłem, że nadal jest to nazwa. Zadanie, zrobić fotkę zaliczone. Na Bali i wrzucić zaliczone. A na jaki zmieniłem? Zuzia. Powiem wam o Asie w rękawie. Normalnie. I jakieś chyba serce i nie topesz. Nikolas, mieszkając tutaj, ma mnóstwo kontaktów, które bardzo nam pomogą przy śledzeniu. Wcale nie był ziomkiem od drona. Jest gościem, który żyje tutaj. On po polsku gada? To jest Polak? Ogarnia tą wyspę na maksa. Aktualnie na południu wyspy dziewczyny są w centralnej części. I będziemy jechać pod hotel, w którym dzisiaj się melduje. Tak, mamy zabukowany nocleg, żeby sprawdzić, czy będziemy mogli je tam w ogóle pośledzić. Wsiąść się drzwi otworzyły, ja pierdolę. Zawał. Hotel Very jest po naszej lewej stronie. Ja bym odpalił drona i zobaczył, jak to wygląda. To jest cały resort, te wszystkie domki, które tu widzicie, to są jakby wille. Wow. Ale fale. To jest wszystko hotelowe, to jest prywatna plaża hotelowa. Wow. Patrz, tu mają własne zejście na dojechane. Plażę. Patrz, to jest winda, mord. Spoko, stary, do tego twój tata nagrywa vloga, śledzę Michała przez 100 godzin. Bez kitu, kurwa. Co jest grane? O, nie gadaj. To kurwa otwiera. One mają własną windę w hotelu. I tu ogólnie my nie zejdziemy. Ale uwaga, po tej stronie, patrz, tam nawet jedzie ktoś na skuterze, widzisz? Jest zjazd, no, tam, możemy tam od razu podjechać. Tu jest jakaś restauracja. Gorzej, jak tam na górze będzie gościu i nam powie, że no entry. O nie. No entry, no jak photos. Jak będziemy musieli stąd schodzić, to ja się stąd staczę. No musimy. Samochód na dole. Ej, on musi to zdjąć, bo on w chuj wygląda kostek. On musi to zdjąć, kurwa, bo nie widać, że jest łysy. Mi się wydaje, albo właśnie przyszliśmy przez ochronę. Tak, git, przecież. Musi to zdjąć, przecież wygląda normalnie, normalnie teraz wygląda, bo włosów nie widać. Dobra, podjechały. Wysiadają? Co jest? Jest Vera? Jest Vera, dobra. Wysiadają. On normalnie na vlogu był? Serio? Nie pier... Ale dalej tam siedzi? Wypakowują rzeczy. Jaki kurwa creep, pierdolony. Jaki kurwa creep. Karol tam siedzi cały czas, ale jak go odkryją, będzie taka lipa, bo musimy wtedy wracać do Polski. Ja pierdolę! O kurwa! Uuu, ja pierdolę, przecież to jest... Ej, patrz. I ona nie czuje, kurwa, że ją ktoś nagrywa? Ja bym od razu czuł, kurwa. Centralnie w jego stronę. Teraz się patrzy centralnie w jego stronę. Spierdalaj! Idź już stamtąd! Ta supermoce masz? No ja kurwa jestem, ja to czuję, stary, jak ktoś mnie nagrywa na przykład tak z telefonu, jak tak trzyma dziwnie. Zawsze zauważam. O kurwa! Nie pierdol! No co ty pierdolisz? Spojrzałeś na niego? A, bo miał kubek, okej, nie zauważyłem. Przepraszam, on miał kubek, zapomniałem, sorry. Myślałem, że tak telefon trzyma zjebanie. Żubior, zaliczone zadanie. O, czyli zdjęcia z ukrycia. Nie. Kolejne, zaliczone.
Z tego wszystkiego konkluzja jest taka, że ja jestem już spalony na pewno. Już się nie mogę pokazywać przy dziewczynach, ale przy Werce. Nie jesteś spalony w hotelu. Ale nie w hotelu, bo teraz ona myśli, jak mnie zapamiętała, że jestem gość. Nie wiem, czy to dobrze, że go nie poznała, ale kurwa, ja myślę, że to podświadomie, wiesz. Tak? I w ten sposób wykonamy kolejne zadanie, czyli po prostu spędzenie w hotelu w tym samym co Werka. Dziewczyny musiały się wypakować, ogarnąć po przyjeździe, a my w tym czasie czekaliśmy na kolejne informacje. A zostało nam jeszcze 5 trudnych zadań do zrobienia i musimy... FaceTime w niedalekiej odległości do Wery? Jak kurwa FaceTime? Takie kamienie są w Jersey w sumie, więc tam byłoby dobrze. Ale z tą muzą jest lipa fest, moim zdaniem jest duża szansa, że ona się połapie przez muzę. A tam w przejściu jakbyśmy stanęli? Tutaj na przykład. No jest cisza. To się nie uda! Ej, ale to jest mega stresujące, bo ona jest dosłownie jakieś 3 metry od nas. To się nie uda! Dobra. Jak? Co on k***a robi? Cześć Słonko, cześć Słonko. Dzwonię do ciebie. Wygląda jakby k***a zjadany. No. Ja wiem. Buzi Słonko, bo jedziemy nagrywać. Chciałem ci tylko buzi dać, bo nie lecimy. Stary, chyba widać głowę, chyba widać moją musą. Tak. Dobra, uciekamy stąd, chodźcie zadanie. No, już jest ciężko, już jest coraz większa szansa, żeby jakby wykryły nas. Dobra, lecimy spać, widzimy się jutro. Co kolejny za dzień, głupota, kolejne zdanie do wykonania. Werce trzeba będzie, no. Ukryć się ten przedmiot. Będzie stres, będę musiał... Oliwier to robi dzisiaj. Dziewczyny są za nami, minęliśmy je. Ja nie zauważyłem nic, ja do was się drewnę. Ej, one są za nami? Dobra, słuchajcie, jest niebezpiecznie. Chowamy kamerę i wyciągamy go. O, takie przejście! Chłop nagrywa, kurwa, na plaży. Siemano! To ja, tutaj laseczki! Wery jest biała turba, ona leży na środku leżaka. Tylko wiesz co, mi się wydaje, że one w tej wodzie za długo nie posiedzą, że my mamy 5-10 minut max. Ale ten ziomal cały czas tam stoi, wiesz, w wodzie. Może zagadasz go. Ej, to jest to. Ja idę go zagadać, stary. Idziemy, nie stary. Idziemy. Marcin, to będzie mega ciężko. To jest jakaś misja Hitmana, kurwa, przysięgam. Chłop teraz, kurwa, podkłada, wrzuca stary truciznę do drinka. Normalnie zajebał klapki. Pa. Normalnie klapki zapierdolił. Jak to? Jak to? Jak to? Myślę, że to nie są Wery klapki. To jest ogólnie. Jakie Wera ma klapki? Easy. Dobra, ogólnie idę przejść. Easy! I udam, że się potykam o coś. O nie, wychodzą. W tym momencie wychodzą. W tym momencie wychodzą. O Jezus Maria, to będzie kolejne bliskie spotkanie. Co on robi? Jest taki turysta. Więc udaję, że będę teraz coś nagrywał. Ja wyrdzielam. Jaki debil! Przewrócił się, położył się. Są. Położył się. Co za chłop? Bruh. Ja pierdolę, że to... Co za chłop? Co on zrobił? Czekaj. Położył się. Mam klapki, Fer. Ej, mamy obie klapy. Nie możemy stary... Zajebał, kurwa. Easy, zajebał, człowieku. To jeszcze w ogóle pasuje do normalnej kradzieży, wiesz. Drogie klapki, kurwa. Da, obcy kraj, kurwa, takie rzeczy jeszcze ci... Jeszcze ci, kurwa, zbanują cię, stary, że tam już nikt nie będzie przyjechać, nie? Ja mi napisała, że jest ogólnie tam akcja, no. I one szukają tych klapek razem z pracownikami, że ktoś im je ukradł, bo... Więc musimy się spieszyć, szybko zawieźć na recepcję. Ona też wie, że tam deportacja, stary. Klapki. Oni przyszli, mówią, że pokażą nam nagrania z kamery, że sprawdzają kamery. O kurwa! Tak się kto będzie na recepcję. Wiesz, bo jak sprawdzą kamery, to jesteśmy spaleni. Excuse me, can I left this on the reception because someone left this on the beach? Karma's beach. It's not yours? No. Dobra. Sylwia napisała, jest? Oni idą z waszym zdjęciem, żeby zobaczyć, czy was znamy. O nie. Gadaj. A zaraz możemy brać stary samolot do domu, nie? Czekaliśmy na informację, więc oddaliliśmy się do hotelu, żeby nikt nas nie zobaczył i wtedy Sylwia napisała nam... Czy idą z waszym zdjęciem, jest mega zamieszanie, mamy klapkę, ale i tak pokażą was. Już opisali, jak wyglądacie, zeszliście za nami i nagrywaliście, że nas znacie. Na razie Werka nie podejrzewa, ale po zdjęciu was pozna. Ale obsługa najbardziej na plus? Ta, no wiadomo, nie? Poczekaliśmy kilkanaście minut i okazało się, że Sylwia namówiła Werkę, żeby poszły z plaży. Nie czekały na te zdjęcia, bo nie zdążą na pokaz w świątyni. Jakby się... Ja pierdolę, safe! Dało! Saved!
Czyli jakby się udało, to jest niemożliwe. Nie mam pojęcia, jak to się stało, stary. Nie Czyli będą jesteśmy wiedziały. Dalej w grze. Jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy dalej w grze. Tutaj mamy plan na kolejne zadanie. O kurwa mać. Nie. Nie, nie ma opcji. Nie ma w ogóle szans. I dziewczyny zaraz tu będą, więc ja się już ubieram do końca. Zakładam maskę, głowę i idziemy na miejsce. Tak wygląda, patrzcie to. Dziewczyny dojechały na miejsce, więc weszliśmy w rolę i zaczęliśmy akcję. Jest, no chłopaki. Zaczynają grać. Weszczeszczą jakąś k***a świątynię, żeby pranka zrobić, rozumiesz to? Znaczy, że dziewczyny mogą iść. Oho! To mamy to. Ostatnie, słuchajcie, zadanie. Ja wcielę się w rolę. Ostatnie zadanie, dmuchnąć werkę. Tak, żeby się nie zczaiła kto to. Kostek wykonał tą zadanie. Co ty gadasz, kurwa? Pracownika. Gadaliśmy z... Co ty kurwa gadasz, człowieku? Panią pokazywaliśmy jej, co ona ma zrobić, jakie są sygnały. Ona nie rozumiała nic, więc ja mam nadzieję, że to się uda. Jak to się uda, to mamy 10 zadań i wtedy robimy wielki reveal. Pokażemy się Werce i powiemy jej, że ją cały czas śledziliśmy, więc czekajcie też na to. Let's go! Dzwoniłem do ciebie, już dziewczyny weszły. Nie pierdol. Ej, wszystko dobry odcinek, tak szczerze, nie? Ile mamy wakacje! A teraz czekajcie na reakcję Wery. Taka mini jest to jaka. To się nie nastawiana, nie wiadomo co. Dobra. Co jest, Kane? Dobrze, że wzięłaś tego Instaxa z wodospadu, bo tak naprawdę wypadł z mojego portfela, słonko. Nie, nie gadaj. Sorry za te klatki. Ale ty wyglądasz cały. A ja się masowałem przez chwilę. Żartujesz? No, dzisiaj. A widziałaś o tym wszystkim? No, dlatego ja byłam tak zestresowana. Nie, pierdziel. I to ja wiem. No. Więc ja byłem przebrany za kieczaka. Nie, nie gadaj. Dlaczego ja tego w ogóle nie złapałam? Ja ci powiedziałam, ej, ale zrobiła. poczekaj, a na wodospadzie to też wy? Tak. Kurde, no żartujesz? Pojebane, mocny odcinek w chuj, nie? Fajny w chuj. A teraz ona go w chuja zrobi i powie, że to nie jest jednak jego dziecko. Człowieku, weź ty się w spokój, nie?